Działa. temat. Dlaczego? Sprawdzimy. Wydawało mi się, że jest obiektyw przybrudzony, a jednak nie. Refleks świetny. O, właśnie. I to jest jedna z rzeczy, o których będzie nagranie. Dlaczego są, powiedzmy, niedoedytowane nagrania? Dlaczego gdzieś tam są nieprzycięte? Są momenty, gdzie ja robię właśnie gdzie bełkoczę, gdzie coś się zastanawiam. Wchodzę gdzieś tam na inny temat, czynię jakieś dygresje, coś tu przebiega w tle, ja tego nie wycinam, albo jest trochę ciszej, coś nagrane i takie nagrania wpadają, albo nie ma tych fajerwerków, jakichś czołówek, ramówek i tak dalej. Ja jestem, po pierwsze, jestem prostym człowiekiem, niektórzy mówią, że prostakiem. Ale to znowu temat na inną dyskusję. Ja lubię sedno sprawy. To są rzeczy drugorzędne. Jeśli będę miał więcej czasu na tego typu sprawy, to oczywiście będę się tym zajmował. Albo może kanał się rozwinie na tyle, że będę mógł zlecić komuś zajęcie się tymi fajerwerkami, edycjami, żeby wszystko było ładnie, ślicznie, przyjemnie. Dlaczego momentami bełkoczę, nie ponawiam tych nagrań zbyt często. Oczywiście jak strasznie mi się nie podoba, kupi się to, nie czymie, to oczywiście jest powtórka, ale takie kwiatki zostają często, bardzo często, w zasadzie w większości nagrań. Dlaczego to robię? Dlatego, że już od dawna, jeszcze zanim się zaczęły te nagrania wszystkie na którymkolwiek z kanałów, spotykałem w życiu osoby, które uważały mnie za kogoś, nie wiem, świetnego, wybitnego, za jakąś osobę o niesamowitych osiągnięciach, gdzie twierdziły, że a gdzie mi do ciebie, ty jesteś świetny, a ja na pewno nie dam rady, bo jestem beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. No i niestety osób takich o niskiej pewności siebie jest cała masa. Tak naprawdę większość osób ma zbyt niski poziom pewności siebie. Tutaj oczywiście co się dalej z tym dzieje, zależy czy osoba jest agresywna, czy jest nieagresywna. Ale ci agresywni sobie poradzą, bo oni jakoś przebną przez życie, właśnie wydzierając coś po troszeczkę, to tu, to tam. Nie będą do końca zadowoleni, bo ciągła walka, ale jakoś sobie poradzą. W najgorszej sytuacji są osoby, które mają niski poziom agresji i bardzo niski poziom pewności siebie. To są te właśnie te ciepłe kluchy, którzy patrzą sobie w kącie i o Jezu, czemu mnie to spotyka, jakie moje życie jest ciężkie, znowu mi się to przydarza, tylko mi się to przydarza, a mi się na pewno nic dobrego nie przydarzy, to mi się na pewno nie uda, tamto się nie uda, to się zepsuje. Takich osób jest cała masa i takie osoby przychodząc do mnie i mówią właśnie te wszystkie rzeczy, podczas gdy ja widzę, że one same naprawdę mają olbrzymie osiągnięcia, tylko one tego nie widzą. To się sprowadza też do rzeczy, które w rozpoczętym cyklu o magicznych słówkach, proszę, dziękuję, przepraszam, to się z tym mocno, mocno wiąże, to, że nie dostrzegają swoich zalet, ale właśnie mają kupę sukcesów i ich nie widzą i tak naprawdę są pod tym względem dwa typy ludzi. Jedni całe życie taplają się w błocie, deptani, przyduszani do ziemi, jak tylko zdołają podnieść głowę z tego błota, popatrzą na blask słońca i twierdzą, że już jest po prostu cudnie i świetnie i chyba w zasadzie mogą umierać, bo są przeszczęśliwi. I drugi typ ludzi, którzy są ambitni, chcą dolecieć do gwiazd, lądują na księżycu, niestety, bo im się nie udało, a co? Twierdzą, że nic nie osiągnęli, są beznadziejni do kitu. I właśnie do tych osób, przede wszystkim do tych osób ja staram się dotrzeć, żeby uwierzyli w swoją wspaniałość, żeby uwierzyli, że już dużo osiągnęli, już mają bardzo dużo sukcesów na koncie, a stać ich na jeszcze więcej. A jak to się ma do tego mojego bełkotu? A no tak, jeśli oni twierdzą, że ja jestem taki wspaniały, a tu proszę, jest nagranie, staram się pokazać, że pomimo tego, że ktoś uważa mnie za osobę wybitną, ja jestem taki sam, popełniam takie same błędy, też
czasem wstaję rano wkurwiony, bo coś tam, bo ileś nocy z rzędu nie dospałem i po prostu gdzieś tam tracę cierpliwość, jak jestem za kółkiem. Tam sobie pozwalam, jak jestem sam, bo bardzo, bardzo bym nie chciał, żeby na przykład moja córka była świadkiem takich moich braków i niedociągnięć. Nie dlatego, że oczywiście, że chciałbym to ukryć, że o, ja jestem taki wspaniały, po prostu jestem świadomy, że dużo rzeczy robię źle, mam dużo paskudnych przyzwyczajeń i nie chciałbym, żeby córka się ich uczyła. To tylko dlatego. Chciałbym, żeby od początku miała jak najwięcej pozytywnych wzorców, a te negatywne i tak zobaczy. Zresztą jak nadejdzie czas, sam jej o tym powiem i wszystkiego się na pewno dowie. Ale właśnie dlatego, podsumując, dlatego te nagrania nie są podocinane tak co do słowa, nie są ponawiane, aż będzie wszystko perfekcyjnie, tak jakbym czytał po prostu nagłość powieść, czy coś w tym stylu, że wszystko jest poukładane stylistycznie, gramatycznie i ładnie, pięknie. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że jestem normalny i wszystkim się to zdarza, wszystkim. Tak samo jeśli chodzi o modelki, retusz, wszystko to jest wszechobecne. Poprawianie wszystkiego, kreowanie nierzeczywistych wizji i to też nie pomaga. To nie pomaga czuć się pewnie. Właśnie takim osobom o niskim poziomie samooceny, niskim poziomie pewności siebie. I ja zawsze kierowałem się prawdą, zawsze mi zależało na prawdzie, tylko tego bronię, tylko i wyłącznie tym się kieruję. Zależy mi na tym, żeby wszystko było prawdziwe, uczciwe, szczere. Dlatego prawdziwie, uczciwie, szczerze prowadzę te nagrania, pokazuję niedociągnięcia. Czasami nagrywam, jak jestem gdzieś poobijany, albo tak jak dzisiaj, trochę zarośnięty. Czasami bełkoczę, czasami jestem rozlatany i w ogóle jakbym się nawciągał jakiegoś towaru. Czasami przysypiam, po prostu. To jestem ja, jestem prawdziwy i bardzo chciałbym, żeby takie rzeczy były częściej pokazywane przez różnych osób, które osiągnęły znacznie więcej ode mnie, które czy w sportach walki, czy w czymkolwiek innym, po prostu bardzo było fajnie, jakby pokazywały prawdę. Moim zdaniem jest to ich, przynajmniej powinno być ich zobowiązanie, ich misja wobec osób, które nie mają tej pewności siebie, jest to ich powinność wobec świata, wobec losu, który obdarzył ich naprawdę przebojowością. Niektórzy od małego są po prostu tu, tam, wszędzie ich pełno, osiągają od małego sukcesy. Czasami nawet pomimo swoich rodziców, którzy starają się podświadomie, ale jednak gdzieś ich skłamsić i też im mówią, że nie dasz rady, tak? I moim zdaniem misją tych osób, tych silnych, tych wybitnych jest to, żeby ciągnąć w górę tych, którzy mają z tym problem, tym, którzy nie są tak rozwinięci pod względem własnej osobowości, jak te jednostki wybitne. Także stąd jest ten mój bełkot dla was, dla tych, którzy twierdzą, że do niczego się nie nadają. Ja też się do niczego nie nadaję. Jestem beznadziejny, ale też jestem boski, jestem najlepszy na świecie. Wszystko zależy na to, od tego, jak na to spojrzycie. Wszystko zależy od tego, co sobie powiecie. Jeśli powiecie, że nie dacie rady, jesteście beznadziejni, macie rację. Jeśli powiecie sobie, że dacie rady, jesteście najlepsi na świecie, też macie rację. Wybierzcie swoją prawdę, pamiętajcie. Wybierzcie swoją prawdę, a potem wybierzcie jeszcze raz.